Panie Mariuszu, zostało 2 dni do walki o Mistrzostwo Świata Trzech Federacji. Bez wątpienia jest to najważniejsza walka dla Mariusza Wacha, ale również dla pana jako promotora, więc zarówno on, jak i pan, pewnie jakieś obciążenie jest większe niż zazwyczaj, prawda? Nie jest, na pewno. To nie jest tylko dla niego i dla mnie, ale to jest cała grupa ludzi, która pracuje przez ostatnie 2 lata nad tym, żeby doszedł do tej pozycji, do tej walki. Także dla całej ekipy to jest bardzo ważny dzień. Pan również odczuwa jakieś takie dodatkowe podniecenie tym wszystkim, co tu się dzieje dookoła? I tak, i nie. To znaczy, muszę dbać o to, bo jest troszeczkę zamieszania związane z tym wszystkim, co się tutaj dzieje, ale na pewno adrenalina uderzy na parę godzin przed. Teraz to jest kupę organizacyjnych rzeczy, o które musimy zadbać i składamy to do całości. No właśnie, bo bracia Kliczko znani są z tego, że są wielkimi mistrzami. Fajnie też to wszystko organizują, ale ci ich rywale często mają zastrzeżenia, że czegoś tam brakowało, coś tam było nie tak, jak się wcześniej omawiano. Są jakieś sztuczki, do których mieliście już zastrzeżenia? Tak, były od samego początku, od momentu, kiedy ja tutaj przyjechałem pierwszy w niedzielę, żeby podogrywać wszystkie rzeczy związane z przyjazdem Mariusza i całej ekipy. I oczywiście były różnego rodzaju niespodzianki, ale powiedzmy sobie szczerze, oni wiedzą, z kim mają do czynienia. To są Polacy, my jesteśmy Polakami, sobie poradzimy wszędzie. Podobno zrzekł się pan honorarium swojego z tego kontraktu Mariusza, to prawda? Tak, dlatego że następna walka będzie warta dużo więcej. Czyli wierzy pan tak samo jak Mariusz, Mariusz Wach, tak? No oczywiście, dlatego jesteśmy. Słuchajcie, wiadomo, możemy sobie opowiadać różne historie, a powtarzam cały czas. To jest ring, to jest waga ciężka i wszystkie rzeczy są możliwe, także możesz być najlepiej przygotowany, najbardziej gotowy i do końca nie wiadomo, co się stanie. Cała ta otoczka jest na pewno inna niż dotychczasowe pojedynki Mariusza Wacha. Jak pan widzi w tej chwili Mariusza, bo zna go pan bardzo dobrze, on znosi te ciśnienie na razie, bo tak to wygląda z zewnątrz, jakby naprawdę to wszystko wyglądało na luzie, tak? No właśnie to jest ciekawa sytuacja z nim, dlatego że autentycznie podchodzi do tej walki tak samo, jak podchodził do każdej innej walki wcześniej. A na pewno w głębi niego jest jakiś poważny stres, bo to jest bardzo ważna walka, ale nie pokazuje tego tak bardzo. Jest skupiony, jest zdeterminowany, wie, co ma robić, przygotował się na to i zobaczymy w sumie za 2 dni, jak to wszystko wyjdzie. Standardowy kontrakt od K2 Promotion jest taki, że jeżeli ktoś nie jest oficjalnym pretendentem, a dostaje taką walkę, potem musi się bić z bratem, a potem jeszcze rewanż z tym bokserem, którego ewentualnie by pokonał. Tak jest i w tym razem? Tak, to są standardowe kontrakty, których oni używają do wszystkich walk ze swoimi przeciwnikami, no ale dla nas też jest dobrze, bo w momencie, gdy Mariusz zgarnie te pasy, weźmiemy od starszego też. Dobrze, to cieszymy się takim, byśmy byli zadowoleni, gdyby tak się naprawdę stało, a te negocjacje z K2, bo oni dyktowali warunki na pewno w tych negocjacjach, one były bardzo twarde, czy dosyć szybko się dogadaliście? Znaczy, były bardzo twarde, tylko ja już mówiłem o tym wcześniej, nie musieliśmy iść w tą walkę, dlatego że byliśmy dobrze usytuowani w WBC i to była nasza następna opcja, żeby startować w contender, to znaczy w eliminacjach. I dlatego była sytuacja na początku naszej dyskusji, naszych negotiation z K2, że po prostu postawili takie warunki, których nie mogłem odebrać i powiedziałem, że rezygnujemy z tego. I może 4-5 godzin później wrócili z pierwszymi 3 punktami kontraktu zmienionymi. No i tak to się działo, aż doprowadziliśmy do końca. W sumie nie jest to jakiś, jak to zapowiadano wcześniej, jakiś niewolniczy kontrakt i tak dalej. Wszystko, czego wymagaliśmy, spełnili. Reszta, no ja dorobiłem to, co potrzeba było, sprawy ubezpieczenia i tak dalej. No i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jest pan człowiekiem sukcesu, ale kiedy brał pan Mariusza pod swoje skrzydła, wierzył pan, że tak szybko uda się go doprowadzić do tak ważnej walki, bo jednak Mariusz początkowy, kiedy przychodził z boksu motorskiego na zawodowy, był uważany za wielki talent, potem coraz ciszej o nim było, ludzie przestali w niego wierzyć i teraz nagle się bije z Kliczko i cały świat będzie patrzył na Mariusza Wacha. Przyjmując go, wierzył pan, że za te 2-3 lata naprawdę Mariusz być tak wysoko? Wierzyłem i dlatego tak jak mówię, wszedłem w to. Jest takie stare powiedzenie, że jeżeli chcesz rzeczy niemożliwe, zwróć się do mnie, jeżeli chcesz cuda, iść do księdza, nie? Ale wierzyłem od samego początku, to jest specyficzny bokser. Wielu ludzi nie dawało mu żadnych szans z różnych powodów. Czy to były kontuzje, czy to były inne sprawy związane z jego treningami. Wielu ludzi mówiło, że jest bardzo leniwy. Nie miał chłopak stworzonych od początku odpowiednich warunków i wszyscy nie wszyscy traktowali go od samego początku poważnie.
I w momencie, gdy stworzyliśmy te warunki, no zaistniał zupełnie inny bokser, zupełnie inny człowiek przede wszystkim, który autentycznie wie, czego chce, wie, dokąd musi dojść i robi wszystko. Poświęcenia, które on zrobił, jeżeli chodzi o nawet o rodzinę, o jego dziecko, narzeczoną, rozłąka z domem, to są duże rzeczy, o których ludzie nie myślą, ale wyobraźcie sobie sytuację, że jego syn urodził się przykładowo w sobotę. Zaraz po urodzeniu syna on przylatuje do mnie następnego dnia, bo mieliśmy akuratnie taką sytuację, że trzeba było pewne rzeczy zrobić i syna widział przez jeden dzień, dosłownie po urodzeniu, przebywał u mnie przez pół roku na treningach, po pół roku zobaczył go znowu na 2 tygodnie, gdzie następnie musiał wyjechać, także bardzo duże poświęcenie, jeżeli chodzi o Mariusza życie. No i tak jak wiesz, ja uważam, że mu się to należy, nawet z tego punktu widzenia. Nie będę patrzył ogólnie, bo każdy atleta, każdy sportowiec coś tam zrobił dużego. Ale to jest bardzo osobiste podejście, nasze relacje między nami. I ja mówię, ja jestem cały czas za nim. On stara się robić wszystko, żeby zrobić to, co jest niemożliwe, gdzie mówiono mu, że w życiu tego nie zrobi. Pańska grupa to nie tylko Mariusz Wach, są też inni zawodnicy. Dwóch zobaczymy też podczas gali w Hamburgu, tak? Proszę mi powiedzieć, czy są jakieś nowe plany, nowe jakieś inwestycje z tym związane, z pańską grupą? Był ten cykl zapoczątkowany tych gal, prawda? Czy ma pan jakieś nowe pomysły na to, żeby jeszcze bardziej to rozwinąć? To znaczy są gale, cykl zaczął się w Atlantic City miesiąc temu. Teraz nie wiem, jak to zrobimy, dlatego że praktycznie cały Atlantic City jest pod wodą, jest zalane. Czy zmienimy lokalizację, czy będziemy robić coś innego, ale od jakiegoś czasu zaczęliśmy bardzo ścisłą współpracę z Koto Promotion i Golden Boy Promotion. W związku z tym część takich wspólnych przedsięwzięć będzie odbywało się w Puerto Rico i druga część na arenie Berkeley Arena, którą podpisał Golden Boy na następne 3 lata kontrakt. Także będzie to możliwość pokazywania więcej nawet polskich zawodników w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na wschodnim wybrzeżu. A proszę mi powiedzieć, bo na pańskiej gali bił się O'Neill Bell, powrócił po długiej przerwie. Interesują pana też tacy bokserzy do wzięcia z zagraniczni, czy raczej będzie pan się starał skoncentrować na tych Polakach? No bo to byłoby logiczne, niby ci Polacy, ale pańska siła rośnie coraz bardziej, czego dowodem jest ta walka Mariusza Wacha z Kliczko. Interesuje pana też jakiś bokser zagraniczny, jakiś prospekt amerykański, powiedzmy? No nie, tych bokserów to my mamy. My mamy bokserów z Puerto Rico, którzy pracują, znaczy występują pod naszymi barwami. Mamy bokserów z Meksyku czy ze Stanów Zjednoczonych. Większość ludzi uważa, że to są tylko zawodnicy z Polski, których mamy 5. My pracujemy z różnymi innymi promotorami, gdzie dzielimy się przykładowo pewnymi zawodnikami. Wiadomo, że nie można, jedna osoba czy jedna grupa nie może funkcjonować tylko na 2-3 imionach. To musi być wymiana i tak dalej. Jest tak samo dzięki temu, że będziemy robili jakieś większe przedsięwzięcia teraz w Stanach, jeżeli chodzi o galę. Otwiera się tak samo zupełnie inny sposób współpracy nawet z promotorami z Polski, gdzie ich zawodnicy będą mogli występować na naszych galach, będzie to zrobione troszeczkę inaczej. I vice versa, oczywiście nasi chłopcy po tej gali, tych dwóch, Szymański Patryk i Michał, występują 8 bodajże w Katowicach w Spodku na gali, która jest zorganizowana przez polską grupę promocyjną, a nasz zawodnik Kamil Łaszczyk występuje w przyszły weekend, przyszłą sobotę w Hiltonie w Warszawie, gdzie tak samo to bodajże organizuje Babylon Productions z grupą pana Wasilewskiego. Także ja szukam cały czas współpracy i tu nie ma uzależnienia do kogo, kto należy i tak dalej. Przede wszystkim to są polscy zawodnicy, polscy sportowcy i powinni dostać odpowiednią rozpoznawalność na naszym rynku. No to na koniec pytam tylko właśnie o Kamila Łaszczyka, bo on teraz schodzi w dół do kategorii piórkowej. W superpiórkowej już miał stworzone fajne 14 miejsce w rankingu WBO, więc ranking już był naprawdę ciekawy i teraz tak jakby zaczyna wszystko od nowa. Kamil zostanie na stałe w tej wadze piórkowej? Tak jak na tym etapie jego rozwoju, waga piórkowa jest, to znaczy to jest opinia trenerów i ludzi dookoła, którzy się zajmują, jest optymalna dla niego i zawsze może pójść wyżej. Jeżeli może walczyć, nie dyktuje to jakichś wielkich zmian w jego fizjonomii, ażeby walczyć w niższej wadze, ma większe możliwości. Ostatni pas, który zdobył WBC Baltic, to było w wadze piórkowej. Ten tytuł, który położył go na 13-14 pozycję WBO, to był youth belt. Natomiast
obecnie tytuł, o który będzie walczył, no, pozwoli mu na pewno, żeby był w pierwszej dziesiątce WBO. Także w dwóch federacjach jest już jest w rankingach. Zdobywając pas WBO, jest praktycznie, ma możliwość walki nawet o Mistrzostwo Świata. Przypomnijmy sobie o tym, że jest to dopiero jego 11. walka. Po tym mamy zamiar skoncentrować się przede wszystkim na jego treningach i przeprowadzenie następnych dwóch, trzech walk takich rozgrzewkowych, no i uderzenie o coś, tak jak w przypadku Mariusza, o coś konkretnego. Jeżeli oczywiście będzie gotowy na to. Panie Mariuszu, bardzo dziękujemy za ten wywiad i liczymy wszystko, że liczymy na to, że pojutrze już będzie pan promotorem mistrza świata. No, przede wszystkim liczę na to, że Mariusz będzie mistrzem świata. Promotorzy zawsze odchodzą, zawodnicy zostaną w historii zapisani. Dziękuję bardzo.